Witam kochanych studentów, dzień dobry. Witam szczególnie te osoby, których nie znam, ale również te osoby, z którymi się znam. Nazywam się Piotr Machowiak i będę z wami przez pół roku współpracował. Będę się wami opiekował. Dzisiaj mamy inaugurację, a więc taką bardzo poważną uroczystość. I jak mamy inaugurację u nas w szkole, tutaj w tej auli, to zawsze w inauguracji, słuchajcie, uczestniczą władze szkoły. I teraz też mamy władze szkoły w postaci miłej, przemiłej osoby, która ma taki śliczny łańcuch z orłem naszym, a mianowicie pani profesor doktor habilitowana Anna Karmańska. Pani profesor odpowiada za sprawy studenckie. Jest tu, można powiedzieć, szefem studentów, a więc również, słuchajcie, waszym szefem. Więc proszę się do niej uśmiechać, bo jakbyście mieli jakieś problemy z nami, to będziecie się odwoływać do pani profesor. Zaraz pani profesor oddam głos, to was powitam. Ale jak jest inauguracja, proszę państwa, roku akademickiego, to drugą najważniejszą osobą w czasie inauguracji jest przewodniczący samorządu studentów. Czyli można powiedzieć, że jest to szef studentów, czyli wasz szef. I tym szefem studentów jest tu obecny pan Andrzej Strzawiński. I szef studentów do was też powie parę słów, ale zanim powie szef studentów, to najpierw oddamy głos damie. Po pierwsze dlatego, że jest ważniejsza, a po drugie dlatego, że jest kobietą. A więc oddaję głos pani profesor doktor habilitowany Annie Karmańskiej. Dziękuję. Kochani studenci, witam was w murach uczelni, która ma, kto wie, ile lat? Dużo. Proszę, przybliżcie. No brawo, dobrze się zapowiada w takim razie. Ponad 100 w tej chwili. Niedawno świętowaliśmy stulecie. Bycie studentem takiej uczelni, takiej szacownej uczelni, w której tu, na tym miejscu, występowały sławy, osoby znane na całym świecie, do czegoś was zobowiązuje. Dlatego teraz bardzo proszę potraktować ten moment mojego wystąpienia bardzo poważnie. Stańcie proszę, studenci, stańcie. Odczytam kawałka i proszę o powtarzanie, macie w indeksach zapewne, rotę ślubowania akademickiego. Obowiązują was pewne zasady, które w tej rocie są wyrażone. A więc zaczynamy. Przystępując do społeczności ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ślubuję uroczyście. Wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Z szacunkiem odnosić się do studentów uniwersytetu oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Szacunkiem odnosić się do studentów uniwersytetu oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Dbać o godność i honor studenta oraz o dobre imię ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Dbać o godność i honor studenta. I posłuchajcie, co jeszcze rozpoczynamy nowy rok akademicki.
dodatkowych zajęć pozaszkolnych zdecydowaliście się uczestniczyć i w tym uniwersytecie. Dlatego proszę, posłuchajcie, chcę Wam przekazać pewną mądrość życiową, przeanalizujcie uważnie w swoich główkach to, co chcę powiedzieć i wyciągnijcie wnioski. Wyobraźcie sobie, że tu przede mną stoi wysoki słoik ze śmietaną. Do tego słoika wpadły dwie żabki. Jedna żabka mówi: o rany, jaki ten słoik wysoki, jaka ta śmietana gęsta. Nie dam rady się wydostać, nie mam szans. Poddała się, co się z nią stało? Utonęła, po prostu utonęła. Druga malutka żabka mówi: no zaraz, z każdym, nawet w najtrudniejszej sytuacji, musi być jakieś wyjście, muszę pomyśleć i je znaleźć. I początkowo zaczęła rozpaczliwie machać łapkami, żeby łapać powietrze, a potem spokojnie, wytrwale, systematycznie, tak długo machała tymi łapkami, aż ubiła ze śmietany. I to jest moje drugie pytanie. Co? Co zrobiła? Masło. Ze śmietany robi się masło, nie widzieliście? Tego się nie dowiecie u nas na uczelni, ale ile masło kosztuje i dlaczego tak? No więc ubiła to masło, stanęła na grudce masła, wspięła się na brzeg słoika i co? Skoczyła w przyszłość. Przyszłość, wolność, w nową perspektywę swojego życia. Serdecznie Wam życzę takiej wytrwałości. Machajcie łapkami, a doskonale wiecie, co to znaczy. Prawda? Starajcie się. Nie o takim machaniu mówię. Machajmy łapkami w postaci szarych komórek, a osiągniecie sukces i bardzo ciekawe perspektywy. Życzę Wam tego z całego serca. Dziękuję Pani Profesor bardzo serdecznie. Właśnie Pani Profesor tu nawiązała do tej naszej przedsiębiorczości, o której mówiliśmy w poprzednim semestrze, niektórzy słyszeli, i dalej będziemy tą problematykę kontynuować. A teraz bym prosił o zabranie głosu przewodniczącego Samorządu Studentów, Pana Andrzeja Szczawińskiego. Witajcie. W imieniu 12 tysięcy studentów, którzy już tutaj studiowali przed Wami, chciałbym Was serdecznie powitać. Jesteście w gronie najlepszych studentów w Polsce, zatem serdecznie gratuluję. Nie chciałbym przedłużać. Rzeczywiście, tak jak powiedział kanclerz, zawsze możecie do mnie przyjść, pan Piotr. Gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się wykładowcom spóźnić, nie mieć prezentacji albo coś takiego, możecie do mnie przyjść się poskarżyć, a ja dalej będę ich ścigał. Zatem chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zabawy z tego, co robicie, ponieważ bycie studentem to przede wszystkim dobra zabawa. Ja żałuję, że tak późno zacząłem, wy macie większe możliwości. Zatem jeszcze raz, bawcie się dobrze i do zobaczenia za parę lat na wykładzie u Pani Rektor. Do zobaczenia.